Co były? W Pewexie McDonaldy. Nie, Donaldy. McDonaldy. Dobra. Donaldy gumy. W Pewexie były McDonaldy. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, kochani. Musi poczekać, patrz. Jadą i jadą. Stój. Tu nikt nie wpuści. Więcej gazu. Bo coś się za powietrza. Dobra, jedziemy. Jedziemy na działkę. Bo musimy opryskać. U nas jest 31 stopni, słuchajcie, a jest godzina prawie 18. No. Także jest bardzo gorąco. Ale to dobrze. Akurat dla nas, jak się ten drzewka pryska, to akurat jest w sam raz. No. Dlatego nie jechaliśmy wcześniej, żeby nie w tym słońcu, co nie? No, ciasto próbowałem. Pyszne. To jest ciasto, które nawet Majcia może jeść. Tak. No i on jest na skyrze, na takim jogurcie, więc ono jest lekkie. No śmieci przez okno najlepiej. Lekkie ciasto. Ale wiśniowie zrobię jeszcze jedne. Tylko, że inne. Bo już sobie pomyślałam, co mam zrobić. Już sobie wymyśliłam. I takie właśnie zrobię. Majcia, coś tu prykłaś. Majcia już wie, gdzie jedzie. Ona już siedziała z tyłu za stołem i cały czas patrzyła na mnie. Czy będzie słowo dawaj. No. Jak tylko powiedziałem, idziemy, to od razu dzida. Ci wymusi. Susza u nas? No, sucho jest. Sucho, niby trochę popadało i tak jest sucho. Także jedziemy. Zobaczymy, co tam na działce słychać. O, to dzisiaj też robili. Na budowie, ale tego jest. No, przecież dzisiaj sobota. Maja! Zaraz będziemy. Uspokój się, kobieto. No. Ona się sama nakręca. No, a później dostanie ataku. No. A. Co? Tutaj, po filmie, jak zaraz się skończy, wrzucimy filmik, dlaczego Becia ma co? Dlaczego Becia ma cały czas cukierki przy sobie? Dlaczego Becia ma cukierki przy sobie i w domu muszą być? Tak, i w domu musi być coś słodkiego. Słuchajcie, taka właśnie sytuacja, jest godzina 12:28. U mnie cukier, właśnie włączył się alarm, 53 i strzałka pokazuje w dół. Więc dlatego u nas jest szuflada grzechu i Becia wtedy je słodkie. Muszę zjeść, bo jeżeli jeszcze bardziej mi spadnie, a jest strzałka w dół, no to trzeba by było wołać karetkę. I dlatego od czasu do czasu Becia musi zjeść słodkie. No i patrzcie jaki wielki ogóreczek. O, będziemy zrywać. Jeden, te listki takie te, o, to ja pozrywam. Zaraz będziemy podlewać. Oczywiście jeden ogóreczek. Nie włączymy pompy. Czemu? Bo nie mamy. A może ten jest, ja zaraz zobaczę. Tu jest, o, drugi ogóreczek. Tu jest trzeci. Tak, tu jest trzeci ogóreczek. Pomidorki tam pokaż. Tu jest następny. Aha, będzie akurat na mizerię. Jakie pomidorki już ładne mamy. Tak. Tam są pomidorki, o. Tam jakie ładne pomidory. No. O. Patrz, jakie ładne.
są. Podlejemy dzisiaj, bo sucho. Sucho, Artek, zobacz, cały ten. No. Cebula, wszystko. Trochę szczypiorku zerwę, bo chciałam do białego sera, a myślałam, że jest więcej szczypioru, ale tu jest sucho. Trzeba podlewać. Też gorąco, tak? Rudzia. Ale w poniedziałek Fruzia idzie do fryzjera. Idę po ten. No my już wracamy. Tak, popryskaliśmy. Popryskaliśmy. Mamy swoje ogóreczki. Podlaliśmy. Bo niby ma padać, ale to takie tam ma padać, to... A w Mauserze wody dużo było, także... No, napadało znowuż. 200 ponad litrów i 200 ponad wylałem. Tak? No, z 250. No, ale to zawsze lepiej taką wodą podlewać niż tą kranówką. Patrz, jaka impreza, 5 lat. No. Nie, 25. Jedno co cieszy, to ogórki. Co nie? No. Ładne. Ładne ogórki, ale ty nie kracz. No. Bo jak zaczniesz krakać, to i ogórki szlak trafi. No. Bo takie ładnego pomidorka mieliśmy, nie? Tak. Została łodyżka. No, mieliśmy ładnego pomidora, ale ślimaki go zeżarły. Został skonsumowany. Tak. Dlatego lepiej nic nie mówić, bo jak coś jest ładnego, to przyjdziemy za 5 dni i okaże się, że nie ma. Amba. Dzisiaj trzeba kawę z mrożoną zrobić. No. Bo tam już mnie zostało tylko taka malutka kawa i koniec. No i jesteśmy teraz w kuchni. No, zdążyliśmy. Zdążyliśmy, słuchajcie, w ostatniej chwili przed ulewą burza jest. Przyniosłam ten szczypiorek z działki. Mówię, to będziemy mieli na kolację i na śniadanie z serkiem. Prawda? No i ze śmietaną, ale ja lubię ze śmietaną i nie będę sobie żałować. Co nie? Tak. Czasami dodaję tego. Nie lubię jogurtu dodawać. Wolałabym dodać albo maślanki, albo kefiru. Dobra, i damy ten. I dzisiaj będziemy robić jeszcze mięsko. Widzicie, właśnie przyprawy są. O, Dziubciuś się odzywa. Kupiłam kawałek karczku. I będzie w czym? Słuchajcie, kosori. Beztłuszczowo. No. Tak. Będzie w kosori, już przyszykowałam. Także będziemy mieli jeszcze karczek. No. I oczywiście, co musi być u ciebie? Co? No co musi być? A, tak, no tu jest ten. Rosołek się gotuje. Ale warzyw. No bo ja lubię, jak jest dużo warzyw. Warzyw, tu jest lubczyk, marchewka, pietruszka, seler, suszona papryka i różnego rodzaju mięsa. Od skrzydełek po wołowinę, po skrzydełko z indyka. Tak. Nie. Po kawałeczku, no. Tak, po kawałeczku. Im więcej, tym lepiej. No i trzeba będzie ten szczypiorek ściąć. A jeszcze, wiecie co, miałam się coś was zapytać. Bo tak jak mówię, to jest ten rum czeski, smak dzieciństwa. A ten, chciałam się zapytać, a jakie wasze były smaki dzieciństwa? Czy właśnie coś takiego pamiętacie? Nie chodzi o rum, ale o jakąś przyprawę, jakieś danie, jakiś deser. Jakieś lody. Tak, jakieś lody. Coś, co jeszcze teraz można kupić, co nie? A są to smaki dzieciństwa. Bo
Ja o, już otworzyłam, bo jużśmy wczoraj pili wodę, co nie? I dzisiaj też będziemy pić wodę z tym rumem. Pyszne. Dobra, kroimy. Tak jak były te. Co były? W Peweksie McDonaldy. Nie, Donaldy. McDonaldy. Dobra. Donaldy gumy. W Peweksie były McDonaldy. A później co było? Gumy jakie? Turbo. Turbo. Turbo, ale ja pamiętam jeszcze w Peweksie, jak się szło i kupowało się chałbę, bo u nas też nie można było dostać. Pamiętam, jak w Peweksie kupowało się te, jak to się nazywa, spodnie te, no, dżinsy. Boże, to tylko w Peweksie można było kupić. Chałbę można było jeszcze gdzieś kupić i dobre cukierki, takie twarde. A, w ruskim sklepie. W ruskim sklepie, tak. No, no bo u nas była dzielnica. U nas była taka zamknięta dzielnica ruskich. I tam... Jak się było dzieckiem, albo jak jakiś dorosły miał znajomego, no to cię wprowadzał, bo to był teren zamknięty. Tam było biuro przepustek, to było wszystko ogrodzone, tam nie wolno było wejść. Ale my jako dzieci zawsze żeśmy się gdzieś tam śliznęli i żeśmy szli do właśnie do takiego ruskiego sklepu i tam było dużo więcej niż u nas. No, było mleka takie, tak, mleka takie właśnie te słodkie w tubkach. I z czekoladą chyba, no. Czekolady różnego rodzaju mieli, cukierki różnego rodzaju. Cukierki mieli bardzo dobre, takie twarde, fest z orzechami. A ten, jak to się nazywa? I chałwy było pełno, nie? Ja osobiście też tam byłam w tym ruskim sklepie. Jak byłam dzieckiem, wiecie, która to była? Ja może chodziłam wtedy do pierwszej, drugiej klasy. Tak mi się zdaje, pierwsza, druga klasa. I były ryby. Tak, suszone. Jakie? Suszone. A w co zawijali? W gazetę, no. W ogóle oni mieli też oni gazety. Oni w oknach mieli... No. Gazety, to pamiętam. Nie mieli firanek. Tak, a później już nie właśnie w którymś... U nas była cała... No, u nas była cała dzielnica tych Rosjan. No to cała tu, bo dzielnica. To przy granicy. No, ciekawe. U nas w Protawie. Tak. Tu właśnie nasze regiony. To normalnie było wszystko zamknięte, to niby była Polska, ale tam wejść Polakom nie wolno było. Tak. Było wielkie lotnisko w Starej Kopernik. No, tak. Samoloty, nie? Nie w Protawie było, helikoptery. Nie było rzodkiewki i nie mamy dzisiaj z rzodkiewką. No, nie było będziemy mieli tylko z tym. U was też były takie takie dzielnice? Chyba na zachodzie tylko. Czy to tylko u nas na zachodzie tak było? No w Legnicy na pewno, nie? No. Czy że po prostu była część dzielnicy zamknięta, część miasta i to już należało tylko do Rosjan i koniec. I tam nie wolno było wchodzić. Macie się boi, bo jest burza. No, Macia się boi. A Bartuś buszuje w toalecie swojej. No przecież chory by był. Legnica to w ogóle była nazywana Mała Moskwa, nie? No, to koło nas tutaj. Znaczy koło nas. No, około 100 kilometrów od nas. Dobra. Dobra. Także czekamy na wasze komentarze. No. Jakie tam smaki? Czy coś jeszcze można kupić? Czy może coś wspominacie? No, także kończymy. Tak, i to jest bardzo dobre. To mi tak smakuje, że ten rum. O, zobacz. Zobacz, jak wcina. Wcina jak. Burzy się boi, ale jak micha pełna, to leci. No, także żegnamy się z wami, kochani. Żegnamy się z wami. Miłego dnia życzymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.